Partia rządząca dokonała zamachu na demokrację. Tak działania rządu premier Beaty Szydło ocenia Urszula Augustyn, poseł Platformy Obywatelskiej. Była sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji w rządzie Ewy Kopacz piętnowała ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba stwierdzić absolutnie jednoznacznie, że to, co Prawo i Sprawiedliwość mówi, a to, co Prawo i Sprawiedliwość robi, to są dwie zupełnie różne rzeczywistości. Teraz jakoś się musimy do tych rzeczywistości dopasować. Mówi bowiem o skończeniu z arogancją władzy, po czym jednym ruchem ułaskawia Mariusza Kamińskiego. Mówi o pakiecie demokratycznym, a tymczasem zamiast pakietu demokratycznego większość rządząca usuwa partię opozycyjną z prezydium Sejmu, usuwa ją ze składu Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Zresztą zupełnie osobny rozdział tej demokracji, w cudzysłowie oczywiście, to jest fakt, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość zawładnęło służbami, likwidując rotacyjne stanowisko przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. No i oczywiście cały osobny rozdział to jest jeszcze Trybunał Konstytucyjny. Posłanka Urszula Augustyn otrzymała w okręgu tarnowskim 13 928 głosów. To dało jej jedyny mandat do Sejmu, jaki wywalczyła w Tarnowie Platforma Obywatelska. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.